jeszcze raz was przywitam i wręczę wam, moi drodzy, i hasło, ale także i flagi, bo muszą być, bo jak bez flag po prostu pójdziemy i po raz kolejny, bodajże po raz 19 z przerwą na obostrzenia, gdzie był dzwon i marsz był zdalnie, po raz 19 idziemy w Marszu dla Życia i tak naprawdę nie wiem, czy w Szczecinie był pierwszy Marsz dla Życia w Polsce, ale na pewno był wcześniej niż w Warszawie, bo w Warszawie było w 2006 roku, a w 2006 roku to ja po raz pierwszy uczestniczyłem tutaj w Szczecinie, a jeszcze wcześniej był. Dziękuję, moi drodzy, za waszą tutaj obecność i jeszcze tylko oddam głos do służby porządkowej, bo jest tutaj bardzo ważny głos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, tak tyle ludzi było w Krakowie przed marszem, jak ruszaliśmy, później po 30 tysięcy, więc po drodze może pozbieramy trochę. Dwie takie podstawowe sprawy. Pierwsza, jeżeli jakiekolwiek sprawy Państwo macie, że przydałaby się służba porządkowa, jesteśmy w granatowych kamizelkach z napisem służba, tak, i w takich czapkach, wszyscy widzą. Będziemy szli po dwóch stronach, ruszamy tam od samochodów, to tam są wszyscy nasi zebrani, więc wystarczy podejść do kogoś z nas i powiedzieć. Druga rzecz związana z tym jest taka, że z kolei jeżeli służba o coś poprosi, bardzo prosimy od razu słuchać, co mówimy, dobrze? Bo to będą takie proste rzeczy, na przykład uwaga, chociaż flag tu wysokich na razie nie widać, na trakcję, albo na przykład, co ważniejsze, bo liczy się do płynności marszu, będzie na przykład takie słowa będą, prosimy szerzej, tak? Podstawowa zasada, nie ścinamy wszelkich zakrętów. Druga, jak się zatrzymujemy na chwilę, bo może się tak zdarzyć, będą tłumy, to wtedy patrzymy cały czas do przodu, że jak będą przed nami ludzie ruszali, to my już też sobie zaczynamy dreptać, dobrze? Bo wtedy powstają największe przerwy. Właśnie to są te podstawowe rzeczy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia przy mnie. Pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy Oberżyna Studio, a jeszcze słowo księdza arcybiskupa. Że się ludzie bali deszczu, a okazywało się, że padało przed papieżem, a nie padało przy papieżu. Albo nie padało przy papieżu, ale padało zaraz po papieżu. To już padało. A nawet gdyby kilka kropel spadło, to pamiętajcie, błogosławieństwo spokojnego deszczu jest łaską Boga dla zsuszonej ziemi. A kiedy jak nie wczesną wiosną? Dlatego na to podążanie po drogach życia z Janem Pawłem II. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Prowadź, wodzu. I w imię Boże ruszamy. Ruszamy pomalutko, moi drodzy, nie spieszmy się. Rozpoczyna się kolejny marsz dla życia. Dzisiejszy dzień piękny, choć zachmurzony. Jeszcze przed koronką do Bożego Miłosierdzia, przed 15, strugi deszczu z nieba spływały. W tym momencie podczas koronki już nie było tego deszczu, dlatego idziemy suchą stopą. Ksiądz Tomasz Kancelarczyk powiedział, że tego roku miał być tekst rozwinięty, 800 metrów, tekst Evangelium Vitae, encyklika świętego Jana Pawła II, w tym roku przepisana przez kolejnych uczniów. 800 metrów materiał, ale z racji tego, że tak deszcz padał, ten materiał nie będzie rozstawiony, choć nie wiem, zobaczymy w trakcie, jak organizatorzy, czy do tego dojdzie. Rozpoczynamy Marsz dla Życia. Wszystkich zapraszam serdecznie. Rozpoznajemy się wzajemnie, są znajomi, bliscy, sąsiedzi, rodzina. I tak się to zaczyna. Niech święty Jan Paweł II, wszyscy święci patronowie, którzy niosą życie, niech święty, najświętszy Pan Bóg i jego matka najświętsza Maria Panna, niech nam tutaj towarzyszą. Jest to wyjątkowy dzień kwietniowy, 23 kwietnia, kolejna niedziela wielkanocna, ta niedziela rozpoczyna tydzień biblijny. Zachęcam wszystkich do zaglądania do Pisma Świętego. Pismo Święte, najważniejsza księga życia,
To jest Księga Pisma Świętego, natchniona. A my tutaj chcemy z tym natchnieniem Bożym, takim natchnieniem z prawem naturalnym w zgodzie, przejść tym marszem dla życia, marszem każdego z nas, bo w naszych sercach tu każdy uczestnik czuje podskórnie, że życie jest najważniejsze, dlatego utożsamiamy się z tym życiem. Przygotowałem się również do tego marszu. Wziąłem ze sobą encyklikę Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II. Evangelium Vitae, czyli Ewangelia życia. Nie wiem, czy będzie nam dane posłuchać tych słów. Jeśli nie, to zachęcam do tego, byście zaglądali do tej Ewangelii, do tej encykliki. Zbliżamy się do ratusza, przy którym, jak zwykle co roku, zebrani są wolontariusze, zaangażowani, trzymający flagi, trzymający teksty, o których wspomniałem, encykliki. Słyszymy dzwon życia świętego Jana Pawła II. Jest decyzja o poniesieniu encykliki. Damy radę, woła organizator. Samochód muzyczny razem z zespołem, gitara, śpiew. Wszyscy gotowi, wszystkie ręce na pokład. Nawet najmłodsi uczestnicy tutaj. Na 19. Szczecińskim Marszu dla Życia pod hasłem Cywilizacja Życia. Witamy zarówno stałych bywalców, jak i tych, którzy uczestniczą w marszu po raz pierwszy. Witamy mieszkańców Szczecina i okolic, a także gości z innych miast oraz z zagranicy. Są wśród nas małżeństwa, rodziny, wspólnoty, ludzie w każdym wieku, bo wartość życia każdego z nas jest czymś niepodważalnym bez względu na różne życiowe okoliczności. Dlatego zaśpiewajmy wspólnie, że jesteśmy armią ludzi, którzy bronią fundamentalnych wartości. Jesteśmy armią życia! Człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
z takim dostojeństwem, spokojnie. Marsz przechodzi z błogosławieństwem Bożym, błogosławieństwem pasterskim arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Dostojnie, z dumą przechodzi Marsz dla Życia tegoroczny w roku 2023. Jest wezwaniem, abyśmy w tych trudnych czasach opowiedzieli się, po której stronie jesteśmy. Czy jesteśmy ludźmi Ewangelii życia, doświadczania wielkości, piękna i wartości życia człowieka? Liczy się prawda! Liczy się prawda! Liczy się prawda! Maszerujemy w tak słusznej sprawie, dlatego powiedzmy głośno. I tu się zaczyna tekst encykliki Evangelium Vitae. Pan ma zaszczyt trzymać pierwszy tekst Evangelium Vitae. Jak pana imię? Tadeusz. Dziewiąte dziecko. Ostatnie. Ostatnie? Tak. Ale to pan jest dziewiątym dzieckiem? Tak, dziewiąty, ostatni z rodzeństwa. Wszyscy, nikt nie żyje, tylko ja jeszcze żyję. Tylko. Dziękuję Bogu za to, za matkę, za rodziców. Oczywiście tutaj to dziewięcioro. W którym roku pan się narodził? W 46. 21, 2, 46 rok. A pierwsze rodzeństwo, w którym roku się urodziło? A to ja w 20 którymś tam. Czyli jeszcze raz niech pan przypomni, ile rodzeństwa było? Dziewięcioro. I tak niech pozostanie też dzisiaj. Co zrobić, żeby było dziewięcioro dzieci? Co by zrobić? Po prostu wierzyć, że Bóg, dziecko nie pochodzi z woli męża, ani z krwi, tylko od Boga pochodzi. Co jest motorem naszych działań? Niech Matka Boża błogosławi z Jezusem Chrystusem. Szczęść Boże. A jeszcze dodam, że mam wielkie łaski otrzymane, że naprawdę trudno powiedzieć to w minucie, mówić na ten temat miesiąc, dwa, trzy, pięć lat. I wszystkiego nie powiedział. To, co otrzymałem od Boga Ojca, Jana Pawła II i Matki Bożej Śnieżnej. Dzięki bardzo. Dziękuję. Kolejne osoby trzymają Ewangelium Vitae, encyklikę świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II trzymał na pewno pióro w ręku, pełen Ducha Świętego, zastanawiał się nad każdym słowem. I dzisiaj te słowa, te wyrazy trzymają panie, panowie, dzieci. Jak pani ma na imię? No, specyficznie Teodozja. A pani Teodozja urodziła się jako które dziecko? Drugie. Ostatnie czy jeszcze? Nie. Ile was rodzeństwa w domu było? Szóstka. Jeszcze raz? Szóstka. Szóstka. Jaka dzisiaj recepta na to, żeby było więcej dzieci? Bo teraz chodzi o to, no dzieci, ale dzieci to jest błogosławieństwo, prawda? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ale skąd się bierze? Biorą dzieci z miłości szczerej. Przecież one... To jest dla mnie Największa wartość w małżeństwie, jaką można mieć. Co się reszta się liczy? Pieniądze, rzecz nabyta. Tyle radości, ile mi dają dzisiaj dzieci, wnuki. Bo dzisiaj podobno 1,4 populacja jest, a żeby była zastępowalność, powinno być 2,1. Powinniśmy wszyscy być jednomyślni. Jak się dziecko rodzi, to jest wielka radość. I życzymy, żeby wszyscy w Polsce cieszyli się z tego, że się dziecko poczęło. Zgadzam się, oczywiście, że tak. Największa radość, nie ma większej. Nie ma. Jeśli ktoś sądzi, że coś mu sprawi większą radość, jest w błędzie. Największe szczęście, jakie może spotkać człowieka. A jeżeli są jakieś trudności, jakiś krzyż taki, bo wiadomo, że to jest wymaganie, jak pani sobie radziła? Na przykład jaki? Uważam, że ze wszystkim sobie można poradzić. Życie nie jest takie jak w bajce. Zawsze jest lepiej, gorzej.
Ja żyłam w różnych czasach i niestety, ale jak to ja będę cały czas mówiła, to miłość wszystko zwycięży, wszystko. Tak, to jest ten fundament, pani mówi o tym fundamencie, o miłości. Bardzo dziękuję, pani Teodozjo. Bardzo dobrze, że przestało padać. I trzymamy. Skąd pani przybyła? Z Gryfina. I trzyma pani w prawej ręce tekst świętego Jana Pawła II. Trzeba nam rozczytywać się w tej encyklice, czyli Ewangelia Życia. Jak to pani czyniła swoje życie? Jak to? Czy Ewangelia jest dla pani życiem? Tak, oczywiście, że tak. Czytam Pismo Święte i żyję według Pisma Świętego. Tak nauczał święty Jan Paweł II, błogosławiony Wyszyński. A pani ma rodzeństwo? Tak, mam 7 rodzeństwa było. 8 nas w domu było. A pani się urodziła w którym roku? Nie pokazuje pani twarzy. Nie, 51. Aha. I pani jest najmłodsza czy najstarsza? Trzecie dziecko, jako trzecie dziecko. Tak. I co? I jak tutaj zachęcić dzisiaj młodych ludzi? Bo taki konsumpcjonizm jest ten. Cały czas byśmy chcieli, żeby była wygoda. Czy dzieci to jest wygoda? Nie, oczywiście to jest. W dzieci inwestujemy po prostu. Ja 3 miałam dzieci, córka, 1 ma 5 dzieci, 2 3 dzieci. Także tego cały czas wiadomo, że dzieci to jest skarb największy. Nie tylko, że emeryturę mamy, bo ktoś pracuje na tą naszą emeryturę, że ktoś później zapali świeczkę na grobie, ale co, to życie jest piękne, mimo że jest trudne, prawda? Oczywiście, zgadzam się z tym jak najbardziej. Trudno nieraz, ciężko, ale można pokonać te wszystkie trudności, żeby i pomóc, i wychowywać. Wszystkie wnuki też pomagałam wychowywać, zanim poszły do przedszkola. Także tego. Cieszę się, że im jest się teraz dobrze powodzi. Niech święty Jan Paweł II i wszyscy święci, błogosławieni naszej ojczyzny, niech wspierają panią i wszystkich uczestników i każdego Polaka. Bóg zapłać za życie. Chce pani coś powiedzieć? Skąd pani przybyła? Ze Szczecina. Rodzeństwo pani ma? Mam. Ile rodzeństwa was w domu było? Miałam tylko brata, mam brata. I pani i brat, tak? Tak. Jesteśmy dziećmi, gdzie były ciąże zagrożone. Mama tak naprawdę ryzykując każde nasze narodziny, po prostu poświęcała się i powierzała swoją sprawę Bogu. I dzięki temu jesteśmy, ja i mój brat. Czy mieć dziecko, wychować dziecko, bo pani, rozumiem, ma pani dziecko? Nie mam dzieci. Nie ma pani dzieci? Nie mam. Ale jest pani za życiem? Jestem za życiem. Oczywiście, że jestem za życiem i nie jestem za in vitro. A jak pani by powiedziała, jak zachęcić teraz młodych ludzi, żeby zakładali rodziny, bo jest 1,4 populacji, a żeby była zastępowalność, ma być 2,1, a jest 1,4. Ja wiem, ale to jest trudne. Żyjemy w trudnych czasach, w czasach, kiedy chowa się ludzi na egoistów i człowiek uważa siebie za pępek świata, niszczy się wartość taką, jaką jest rodzina. A to jest właśnie, wydaje mi się, że brakuje nam takich przykładów, gdzie rodziny żyją ze sobą wielopokoleniowo. Ja mam takie szczęście, że mam takich przyjaciół, gdzie są dziadkowie, gdzie są dorosłe dzieci, gdzie są wnuki, które też już wkraczają w okres dorosły. I tam się przepięknie hołduje tradycje właśnie rodziny i nie tylko właśnie tradycje rodzinne, w ogóle wszelkie wartości. I to jest chyba główny powód tego, że nie szanujemy rodziny. Nie mamy rodziny wielopokoleniowej, że każdy, no i dzisiejszy świat, co robi? Internet, tak? Chowamy egoistów, ludzi, którzy żyją po prostu sami sobie w świecie wirtualnym, nastawieni sami na siebie. Myślę, że tu potrzeba modlitwy. Przede wszystkim, żeby ten świat się zmienił. Bo
Już tyle różnych rzeczy przeżyliśmy i gdyby nie Pan Bóg i wiara i modlitwa. Także myślę, że to wahadło się zmieni, że pokonamy tą cywilizację śmierci, która w tej chwili stara się nas zdominować. Obojętność ludzi dobrych powoduje, że zło się szybciej rozwija? To znaczy tak, żyjemy w czasach, że już nie ma czasu na obojętność. Musimy być bardzo wyraziści. Takie jest moje zdanie. Nie ma barw pośrednich. Musimy być albo tak, albo nie. I to tak z podniesionym czołem. Nawet gdyby nas wyśmiewali, się z nas śmiali. I dlatego tutaj pani jest. Mimo że nie jest to może takie trendy, jak widzimy, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Dokładnie. Ale to nie trzeba być trendy. Trzeba po prostu żyć zgodnie z prawdą. Zgodnie ze sumieniem własnym. Tak, żeby prawym sumieniem. Prawym sumieniem, bo może być sumienie zdeprawowane, prawda? Tak. Bardzo dziękuję. Witam, szczęść Boże. Pani imię? Ewa. Pani Ewa miała rodzeństwa? Czy ma? Mam. Trójka. Trójka, tak. Trójka, czyli czwórka, tak. Jakaś recepta dla dzisiaj na to, żeby nie mówię posiadać, ale że właśnie kochać to dzieci, mieć dzieci, żeby młodym ludziom powiedzieć to. No wiadomo, że to nie powie się im, ale recepta, no taka chyba powinna być w naszych sercach, naszych katolickich sercach, chrześcijańskich, właśnie tutaj będąc na Marszu dla Życia. Co zrobić, żeby dzieci były, żeby było 2,1 demografii? Musi być zastępowalność. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć i myślę, że szacunek dla życia nie ma znaczenia, jaką wiarę wyznajemy. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest ateistą, czy jest człowiekiem wierzącym. Szacunek dla życia to jest rzecz naturalna, wrodzona i na to nie ma recepty. Rodzimy się i to życie musimy szanować. Nie mamy prawa go odbierać. No, teraz brakuje nam zastępowalności, bo ktoś musi pracować na tą emeryturę i ktoś jeszcze... No, wypadałoby pomyśleć też, kto zapali znicz na tym grobie naszym. No właśnie dlatego tu jesteśmy, ale czy to wystarczy? Wie pan, proszę księdza, nie potrafię powiedzieć, jaka jest recepta na to. Natomiast myślę, że to jest ogół czynników i czynników społecznych, czyli musi wspierać państwo, a rozwiązaniem dla kobiet. Bo popatrzmy, że tutaj mamy wielu wspaniałych mężczyzn na tym marszu. Nie ma nic piękniejszego niż mężczyzna z różańcem. Takich tutaj widziałam. Ale to są mężczyźni, którzy to życie szanują, przyjmują i nie przyjmują do wiadomości, że życie można zabić. Natomiast kobieta potrzebuje wsparcia od wszystkich mężczyzn. Natomiast aborcja nie jest w żadnym wypadku wolnością kobiety. Aborcja to jest bezkarność dla mężczyzn, którzy nie chcą ponieść odpowiedzialności za stworzenie życia. Nie można generalizować, bo tutaj na marszu mamy mężczyzn, ale wypowiedzi polityków z prawej strony, z lewej strony, którzy mówią, że aborcja jest prawem kobiety. To nie jest prawo dla kobiety i to nie jest dla niej wolność. Ona później zostanie sama z decyzją, której będzie żałować albo nie będzie żałować, ale zostanie z nią sama. No tak, pogłębiamy jeszcze bardziej to bo tak jak chcę pokierować tą rozmową i tu będę pytał dalej, co robić, żeby Polaków było więcej. Pokłosiem objawień Kieczwałckich było wzrost populacji, właśnie życie, moralność wzrosła, bo wszyscy Polacy albo większość Polaków, prawie wszyscy wiedzieli, że Matka Boża przyszła i mówiła po polsku. Wzrosła o 100% populacja. Marsz dla życia. Ile rodzeństwa mieliście? No niestety jestem jedynaczką. Ubolewam na tym nieustannie, ale już nie zmienię. Ale nie zmienię. Rodzice, ile mieli dzieci? Jak rodzice, ile mieli dzieci? Znaczy rodzeństwa. Mama czworo, a tata jedną siostrę. A tutaj? Ja miałem troje rodzeństwa. Mama miała brata i siostrę, a tata miał siedmioro. Właśnie to pokolenie lat 50., 60., może 70., 50., 60., bo moi rodzice 50. i 40.
powyżej 5 dzieci. Co zrobić, żeby była dzisiaj taka, bo nie, jest tendencja, niektórzy mówią, a patologia, 3, 4 dzieci. Czy myślicie Państwo o takim zagadnieniu, co miałoby się wydarzyć, żeby była ta promocja życia? Nie umiem odpowiedzieć. Pozytywne nastawienie ludzi, promowanie też w mediach pozytywnego wizerunku rodziny, która daje i społeczeństwu dużo, dużo też wartości i też gospodarce. Ale chyba musi powiedzieć to, że jednak rodziny wielodzietne współcześnie to nie są rodziny biedne. Trzeba to podkreślić, bo jest takie błędne myślenie, że obecnie rodziny, które mają dzieci dwoje, troje i więcej, to są przede wszystkim rodziny po studiach. To dominuje i w rodzinach, które w regionach też, które są bogatsze. Także to też pokazuje, że ci ludzie dają wkład w rozwój całego społeczeństwa, bo rodzice wykształceni przekazują wiedzę, wartości często, bo to są też częściej osoby wierzące. Nie, ponieważ takie statystyki pokazują, badania statystyczne, że osoby, które są niewierzące, uważają, że wychowanie dzieci jest dużo droższe. A to jest inwestycja w przyszłość? Inwestycja w przyszłość dziecko? To jest inwestycja bardzo duża dla wszystkich. To też trzeba się z tym pogodzić, że rodzice, którzy wychowują swoje dzieci, to te dzieci wychowują dla nich samych, dla siebie, ale też dla społeczeństwa i społeczeństwo całe z tego korzysta, nie tylko ta rodzina. A jak po ekonomicznym aspekcie jest to korzyść? A jak pomóc mamie i tacie młodym, w jaki sposób właśnie, bo tutaj mówiła, promocja też przez media, żeby pomóc w tych trudach również wychowania, bo to tak psychologicznie, bo to trzeba wyspać się, może no właśnie nie można się wysypiać, ale właśnie rodzice powinni między sobą uzupełniać. Jak u was było, jak wychowywaliście młode dzieci? Wspólnie, bo my już starsi troszkę rodzice, natomiast dla nas receptą w ogóle na życie rodzinne i szczęśliwe życie małżeńskie jest domowy kościół. My jesteśmy rodziną Ruchu Światło Życie i Panu Bogu dziękujemy każdego dnia za taką szansę. Wchodzimy coraz głębiej w społeczność Marszu dla Życia, mijamy kolejne osoby są i jest młodzież, są rodzice z dziećmi. Rodzice z dziećmi. Młodzieniec trzyma flagę. Babcie są, kapłani. Trzymają co 4 metry. Co 4 metry ksiądz Tomasz mówi, co 4 metry. Tu jest trochę zagęszczenia, ale jakoś przymkniemy oko. Tak. Tak. Ja pytam o rodzeństwo. Ma pan rodzeństwo? Mam brata 8 lat starszego. Także dwoje? Jednego brata 8 lat starszego. Już w tym wieku oczywiście już trochę w średnim jesteśmy, ale utrzymujemy jak najbardziej ze sobą kontakt. On mieszka w Szczecinie, my w Stargardzie. Także a wasi rodzice, rodzeństwo, ile tam było rodzeństwa? U moich rodziców, u taty, tato miał 3 braci, mama, siostrę i brata. Także to już taka 3 i 4. No brat ma 1 dziecko, ja mam 3 dzieci. Także trochę powiedzmy, że tam może dobijamy do naszych, że tak powiem, tutaj rodziców, tak? Razem prawie, że do ich średniej z ich rodziny. A tu małżonka po drugiej stronie? Małżonka to tam z przodu, aha, to tam jedno dzieciątko, drugie trzymasz. I tak trochę jesteśmy właśnie, co 4 metry jesteśmy teraz rozdzieleni. A co zrobić, żeby tak pozostało, żeby była właśnie 2+3? Co zrobić, żeby było to? To nie jest nic trudnego. To po prostu trzeba chcieć. Kochać życie, tak? Kochać siebie też, także. Kochać innych, oczywiście, że tak. I to jest to, to się dzieje bardzo szybko. Bardzo szybko, tak jak życie mija bardzo szybko, także. I tak samo można bardzo szybko mieć tę rodzinę 2+3. No i to niestety, ale to tak szkoda, bo one tak szybko rosną. No, to życie tak szybko leci do przodu, że życzę Bożego błogosławieństwa. Niech święty Jan Paweł II, którego tekst trzyma Pan Ewangelią Vitae, niech będzie to życie w Waszym małżeństwie, w rodzinie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
I tak trzymają tutaj Państwo tekst świętego Jana Pawła II. Młodzieniec tutaj jest przede mną. Ile rodzeństwa pan ma? Czy miał? No, rodzeństwo nas było czwórka. Czwórka, już ja sam zostałem. Wszyscy już wymarli. Jestem tam już rok czasu ostatni brat, bo brat zmarł, bo ja jestem najmłodszy zmarł. A jak małżonka? Jest małżonka? Jest z tyłu tu za mnie, idzie, przede mną idzie to. Za mną jest. Małżonka, ile miała rodzeństwa? Dwie tylko było, dwie. Moja siostra jeszcze żony żyje. A jeszcze takie trudne pytanie, a wasi rodzice, ile mieli rodzeństwa? No to ta, to było czwórka, piątka była, także było, z taty to było piątka, mama miała była jedna i trzech braci, to czwórka była, nie? A żeby była zastępowalność, musi być 2,1, ale tak, żeby było 2 plus 3. Co zrobić, żeby było w rodzinie 2 plus 3? My mamy czwórkę dzieci. To co zrobić, żeby tak było jak u pana? No to ciężko powiedzieć, no, trzeba się otworzyć na życie. Ktoś mówi, żeby była miłość. No to na pewno, bo bez tego to nie będzie. Nie. No, mamy czwórkę dzieci, no, dorosłych, wszystkie wyuczyły się, rozeszły się i wnuki mamy, sześć wnuczek, wnuków mamy, pięć wnuczek i jeden wnuk. Nie. No, po świecie się rozjechały trochę. No. Zostaliśmy praktycznie sami teraz w domu, nie? Niech święty Jan Paweł II wspiera tutaj was, całą rodzinę i wszystkie rodziny w Polsce. Dziękuję bardzo, dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Oj, to się nie da, za dużo by było, ale żona się zajmuje. My się z parafii świętego Józefa, nie? I tam młodych jest tam, żona na okrągło, bo tam dużo studentów jest. I na okrągło także to no. Także to już ze 30 lat będzie, jak prowadzi poradnictwo rodzinne, także. Muszę, żonę wspieram, no bo to się, wszystkiego się nie da. Były dzieci mniejsze, to się musiał ktoś pilnować, a jedno mógł się... No jednak to jest powołanie. W małżeństwie musicie się wspierać. To jest, bez tego nie ma życia. Teraz już na emeryturze to już trochę luzi. No. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Co zrobić, żeby było 2 plus 3? Trzeba się modlić pewnie o nowe... w ogóle, żeby były dzieci, ale też na pewno też uczyć poprzez takie studia, na których ja jestem, też na naukach o rodzinie, żeby pokazywać, że wartość życia jest czymś cudownym. Troszeczkę do przodu. Tak. A kto wybrał ten kierunek? Ja sama wybrałam, poprzez to, że moja babcia bardzo dużo małżeństwom pomagała, to ja chciałam też rodzinie pomagać. Już jestem na ostatnim roku. A ile rodzeństwa masz? Ja nie mam, jestem jedynakiem, ale moja mama zaszła w ciążę, więc mam siostrę albo brata mam już w niebie. Mm-hmm. No to pięknie. A jak będzie z założeniem rodziny, jeśli chodzi o ciebie? Na razie się modlę o dobrego męża. Mm-hmm. Zobaczymy, co będzie. Wierzę, że Pan Bóg takiego da. Chciałabym właśnie mieć taką wielodzietną rodzinę. Więc zobaczymy, jak Pan Bóg to da. Chwała Panu, niech tak się dzieje, tak jak sobie zamierzyliśmy, ale żeby to było zgodne z wolą Pana Boga, oczywiście. Bardzo dziękuję za świadectwo. Chce Pani powiedzieć o rodzeństwie? Ile rodzeństwa w domu? Mam brata. A rodzice? Ile ma rodzeństwa mieli? Mama i tata? Tak mniej więcej. Tata miał trzech, ale dwoje zmarło jako malutcy, bo to już lata wojenne, a mama piątkę. Mhm. A co zrobić, żeby było 2 plus 3? Bo zastępowalność, żeby była pokolenia 2,1. Żeby było 2,3. Co zrobić, żeby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny? Nie za późno, ale właśnie, bo im wcześniej, tym lepiej. Moja mama miała 20 lat, 21 lat, jak urodziła moją siostrę. Co zrobić, żeby było 2,3? Według Pani. No, miłość jest najważniejsza, wiadomo. No, spotkanie drugiej osoby w życiu, która jest twoją drugą połówką, to jest najważniejsze. I jeżeli w tej rodzinie jest wiara, miłość, no to myślę, że jest to możliwe. Mhm. Jakaś promocja, państwo, Kościół powinien wspierać również media, żeby nie wyśmiewać, nie mówić, że jakaś patologia albo coś. Nie, zawsze wspierać. Im większa rodzina, tym lepiej. W mojej rodzinie jest bardzo dużo rodzin, w których jest dużo dzieci. Kolejne pokolenia rodzą dzieci i to jest piękne, wspaniałe. Czy są jakieś słyszała Pani może o jakimś deprecjonowaniu czy pomieszaniu rodzin wielodzietnych? No tak, myślę, że tak gdzieś w niektórych mediach jest to obecne, tak, że wyśmiewane też są takie osoby, ale
No ja, dla mnie rodzina jest największą wartością. Także to, że ktoś to potępia, no to... W jakimś złym świetle pokazuje. A pani ma dzieci, rozumiem? Tak, dwójkę. Jak pani sobie radzi? Bardzo dobrze. Podejmowanie działań na rzecz pomocy kobietom. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Też po urodzeniu dziecka. Kto pana zaangażował tutaj? Dźwiganie. Ksiądz naszej parafii z Dąbia, ksiądz Marian. Tam po drugiej stronie obecny. Ile rodzeństwa pan ma w domu? Dwójka. A wasi rodzice po ile mieli rodzeństwa? Tata miał dwóch braci, mama miała dwie siostry i brata. A ja mam teraz trójkę dzieci. No właśnie, co zrobić, żeby było 2 plus 3? 2 plus 3. Chcieć po prostu. To jest najważniejsze. Mieć świadomość tego, że to, co daje dziecko dorosłemu, to jest dużo, dużo więcej niż to, co może dać dorosłe dziecku. Dziecko potrafi dorosłego zmienić w sposób taki pozytywny, żeby daje dobro generalnie dziecko. Więc to jest, jeżeli człowiek ma tego świadomość, że dziecko to jest dobro, to wydaje mi się, że to jest podstawa tego, żeby więcej dzieci było. A jakie trudności, w jaki sposób pokonywaliście te trudności, bo ile teraz dzieci mają lat? Basia ma 6, Piotruś ma 4, Helenka ma 1,5. Trudności. No trudności są takie, że czasami nie ma czasu na wszystko, tak? Bo to jest tak, że drugi etat właściwie, a może trochę więcej, to są nasze dzieci. Ale to wszystko jest rekompensowane właśnie jakimś uśmiechem dziecka, temu właśnie, że widzimy, jak to dziecko się rozwija i jakie jest kochane, jaką daje nam radość. Jakie trudności, no. Wszystko zależy od tego, w jakim się żyje, w stanie majątkowym, tak, i czy ma się pomoc od rodziców. Na pewno pomoc od rodziców jest bardzo ważna i to jest świetna sprawa, jak ktoś ma dobrych rodziców, którzy chcą mu pomagać w tym, żeby wychować jego własne dzieci, to jest już duży, duży plus. A poza tym to wydaje mi się, że jak ktoś chce, to nie ma przeszkód. Jakby tak bilans zrobić, te trudności, a ta radość właśnie, ten uśmiech dziecka, no i oczywiście pozytywem to jest to, że ktoś zapali znicz na grobie, że emeryturę właśnie, to tak patrzymy szeroko na z lotu ptaka, nie? Że jak jest więcej ludzi, to więcej ludzi pracuje na tą emeryturę, bo tak się przecież mówi, że przecież emerytura jest, skąd są te pieniążki, prawda? No wiadomo, że z pracy tych młodszych, ale... Generalnie nawet bez takiego patrzenia, bo to powiedzmy takie jest dalekowzroczne trochę już, nie? Na dłuższą metę. Ale tu i teraz dziecko potrafi tyle dać, tak jak mówisz, że może człowieka po prostu poprawić, tak? Że właśnie ja czuję po sobie, że dzięki temu, że mam dzieci, nauczyłem się dużo fajnych rzeczy. Cierpliwości po pierwsze, bo naprawdę trzeba się nauczyć tego. I bardzo dobrze, bo to człowiek młody jest taki niespokojny, chce tu i teraz mieć wszystko, a to nie jest na dłuższą metę dobre i to się powinno zmienić. I dziecko właśnie to zmienia, uczy jakiejś pokory też. No i po pierwsze daje taką radość sercu, tak? To jest postawa. To właśnie, że no bez tego teraz sobie nie wyobrażam, że wraca do domu, w którym nie ma dzieci. Uważam, że to byłaby totalna porażka, żeby tak do tego doszło. Życzę wytrwałości, bo dzieci potrzebują ojca, potrzebują mamy. Wytrwałości dla was. Niech Bóg błogosławi. Święty Jan Paweł II, wszyscy święci. Bardzo dziękuję. Jeszcze imię pana? Jakub. Dziękuję bardzo. I zaczęło znów kropić, ale my się nie zrażamy. Trzymamy słowa świętego Jana Pawła II. Piękny uśmiech ludzi na ludzkich twarzach. Niech radość emanuje. Niech radość emanuje z oblicz państwa. Wszystkiego dobrego, tak, szczęść Boże wam. Życie nie zginie. Szczęść Boże. Życie nie zginie. 9. miesiąc. Narodziny. Przeżyty przez dziecko okres życia wewnątrz płonowego był czasem bardzo dynamicznego rozwoju, uczenia się i zapamiętywania, a także tworzenia wyjątkowej więzi z matką.
której ciele przeżyło 9 miesięcy. Chce pani może powiedzieć o rodzeństwie swoim? Ile was w domu rodzeństwa? Nie będzie twarzy widać? Dwoje. Dwoje? A rodzice ile rodzeństwa mają, mieli? Mama miała też dwoje rodzeństwa, a tato miał sześcioro. Żeby była zastępowalność, musi być 2,1. A żeby była rodzina 2 plus 3, co zrobić? Musi być więcej dzieci. To co zrobić, żeby zachęcić młode kobiety, młodych mężczyzn, żeby wchodzili w związki i żeby otwierali się na życie? Myślę, że przede wszystkim muszą mieć dobry przykład. Muszą znać inne rodziny, które mają więcej dzieci i są szczęśliwe po prostu, zadowolone. Myślę, że to jest podstawa. Dobry przykład. Fundament jest, musi być, tak, że szukamy tego fundamentu, prawda? I tutaj pani znajduje ten fundament. Niektórzy mówią miłość. No prosta sprawa, miłość. Trzymamy tutaj w ręku słowa świętego Jana Pawła II, Ewangelium Vitae, Ewangelia życia. Tak. Niech święty Jan Paweł II wspiera. Dziękuję bardzo. W tym, żeby była zastępowalność i tutaj dla pani, i dla całej społeczności polskiej. Szczęść Boże. Dziękuję. Tu jest duchowieństwo. Może ksiądz powiedzieć, ile miało rodzeństwa? Nas jest sześcioro. Bez twarzy będzie. Ksiądz, dobrze. Będzie głos zarejestrowany. Ksiądz ma na imię? Marcin. Ksiądz Marcin ma sześcioro, tak? Tak jest, rodzeństwo. A rodzice ile rodzeństwa mieli? Tato 4 i mama 5. Żeby była zastępowalność, powinno być 2,1. Ja mówię 2 plus 3. Co zrobić, żeby rodziny były 2 plus 3? Jak ksiądz by tak zambony może, czy co? Ja nie wiem. Jakby tutaj powiedzieć, no? Bo ksiądz chyba też ma prawo wypowiedzieć się w tym temacie. No nie jest to prosta odpowiedź. Dlatego, że dzisiaj myślę, że wartości materialne są taką ważną kwestią dla ludzi. Ale jeżeli dla kogoś jest po prostu, ktoś cieszy się własnym życiem, to i dzieli się tym życiem. I może wtedy będzie też to życie, wspólne życie między małżonkami owocowało potomstwem. Radość z własnego życia. Czy ksiądz teraz zaobserwował, że jest jakaś promocja? Bo nie chodzi o to 500+, czy cokolwiek. Chodzi o to, czy jest ta promocja, że jak widać mamę z dzieckiem, to jest tak w każdej sferze życia publicznego, czy w mediach. Czy dostrzega ksiądz tą promocję tego życia? No nie jest wcale takie to proste i widoczne. Raczej chyba odwrotnie. Myślę, że promocja jest ale cicha, nie medialna. Niech Pan Bóg błogosławi w tej parafii, gdzie ksiądz posługuje. Bardzo. Matka Boża Jasnogórska w Szczecinie. I księdza proboszcza, księdza Andrzeja. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. I szkołę katolicką imienia świętej rodziny, w której pracuję. Święta rodzina, rodzina, módl się za nami. Bóg zapłać. Przyjechałeś na tej hulajnodze? Słuchaj, bez twarzy będzie. Możesz coś powiedzieć? Ile was w rodzeństwa jest w domu? Rodzeństwa 2. Aha. A twoi rodzice ile rodzeństwa mają, czy mieli? Mieli 7. Aha. A nie! Nie stop. Wujciów, mamy. No to już takie trudne chyba pytanie. 10, tak? No chyba. No właśnie, to tak. Dlatego tak dzisiaj sobie zadaję pytanie, młody człowiek, starszy człowiek, co zrobić, żeby było 2 plus 3? 2 plus 3. Żeby była zastępowalność, musi być 2,1. Chce pani odpowiedzieć na to pytanie? A chce pani powiedzieć, ile rodzeństwa ma pani? 2. A rodzice ile rodzeństwa mieli? Mama też 2, a tata 1. Siostrę. No zgadza się pani, że zastępowalność jest bardzo potrzebna. Tak. Ktoś musi na tą emeryturę, ktoś powinien zapalić znicz, zadbać o grób, nie? Tak, dokładnie. Dlatego jesteśmy tu na Marszu dla Życia. Co zrobić, żeby było więcej dzieci, ale więcej miłości, prawda? Nie wiem, zaopiekować się młodymi kobietami. Przepraszam bardzo. Są kobiety w potrzebie. Dostrzega pani to? Tak, są.
żeby promować, doceniać macierzyństwo? Tak, dokładnie, jestem tego zdania. To jest do polityków, nie? Taki apel, ale też do społeczności. Tak, dokładnie. Do mediów też? Też. Do wszystkich. To ja życzę, niech święty Jan Paweł II nas w tym wspiera. Wierzymy, że jest... Jest tam, on nam pomaga. Tak, dokładnie, jest z nami i się modli za nas. I wstawia się za nami. Jak pani imię? Karolina. Flagi w dół, uważamy na trakcję u góry. Szczęść Boże. Daj Boże. Jesteśmy na końcu encykliki, to się skończyła. Tak. Jak to? Ale w ogóle to jakby tak miał czytać, to nie wiem, czy to w ciągu dnia byśmy mogli, bo święty Jan Paweł II bardzo, bardzo mądrze pisał. I tutaj jakbyśmy przeczytali, to by nasza głowa po prostu wypełniła się wielką, wielką wiedzą. Więc ja takie pytanie mam. Ile rodzeństwa tutaj macie? Ile ja mam? No. Ja mam trójkę. Jestem najmłodszy i mnie miało nie być, ale historia jest taka, że nie byłem wpadką, tylko mamę chcieli dzwonić z pracy. No i ojciec wymyślił, że jeszcze jedno życie po prostu w rodzinie się pojawi. No i pojawiłem się ja, że w PRL już było takie prawo, że kobiety w ciąży nie można było zwolnić, była chroniona i tak w 89 roku przyszedłem na świat. Także mam trójkę rodzeństwa, jest nas czworo. A rodzice ile mieli rodzeństwa? Tata miał tylko siostrę, a mama chyba piątkę. Piątkę dzieci. Co zrobić, żeby była zastępowalność? Żeby była zastępowalność, musi być 2,1. No 2 plus 3. Co zrobić, żeby było 2 plus 3? Takie proste pytanie. Ale odpowiedź pewnie będzie skomplikowana. Nie. Zmienić władzę w Polsce po prostu. Na Polaków. I wtedy prawo by się zmieniło. Mamy zasoby największe w Europie i na świecie. Także nawet bez żadnej Unii i bez nikogo wokół byśmy dali sobie radę, a myślę, że dużo krajów sami by chciało z nami współpracować. Także pieniędzy mamy dużo w ziemi, najwięcej mamy ropa, gazu, bo akurat trochę na polityce się znam, więc mogę się na ten temat wypowiadać. I ci ludzie, którzy mówią po polsku i nieważne z której strony są, albo mają polskie nazwiska, nie znaczy, że są Polakami. I w Piśmie Świętym jest napisane, nazywają siebie Żydami, a nimi nie są. A ja to przetłumaczę na nasze. Nazywają się nami Polakami, ale nami nie są. I po prostu, jak będzie w Polsce królował Chrystus, król, jak prawo będzie oparte na prawu Bożym, to też dużo nam da, bo na wojsku też się znam militarnie. Wiadomo, jak II wojna światowa się toczyła, mieliśmy sojuszników i co się stało, kraj w ruinie. I wiadomo, co się teraz dzieje, co się szykuje. I tylko z Bogiem po prostu możemy dać radę. I bodajże nawet w Hiroshimie chyba, no nie wiem, jaki to był klasztor czy kościół. Jezuitów. Tak. Wszystko wokół było spłonęło, a tam wszystko było nietknięte. Nawet trawa. No właśnie powstanie niebawem modlitwa różańcowa ratunkiem dla Polski, dla świata. Tak. Także ta bomba nazywała się Little Boy. Tak, mały chłopiec. Także a to w promieniu powinno być zmiecione, ten klasztor. Tak, tak. Zakonnicy się modlili na różańcu. Tak. Więc co zrobić, żeby się modlić na różańcu w domach? Wie ksiądz co, ja powiem szczerze, że ja dużo właśnie na wojsku też troszkę tam, że tak powiem, się znam na różnych broniach, ale myślę, że to prawda jest, że najpotężniejszą bronią jest różaniec. Tylko właśnie ja mam osobiście taki problem, że ja dopiero tej broni uczę się obsługiwać, o tą broń. Także, ale wiem, że w niej jest nadzieja, w niej jest siła i że Matka Boża sama sobie naród polski wybrała jako swój naród wybrany, także to coś znaczy, a Bóg Maryi nie odmawia. Pan założył rodzinę? Jeszcze nie. Niestety, no nie, tak bywało, że ten, ale no, poznałem pewną dziewczynę, która dzięki Bogu jest katoliczką, bo różnie bywało, poprzednie niby też były, ale no. No i nie wiem, no ja już w ogóle przestałem tak jakby szukać, a jak przestałem szukać, to się znalazła i jest opcja na narzeczeństwo, na ślub, oczywiście kościelny, bo ja tylko taki uznaję, bo cywilny dla mnie to nie jest żaden ślub.
A no, także nie wiem, chciałbym, żeby moje dzieci już naprawdę w wolnej Polsce na przykład się rodziły i żyły. Nie musiały wyjeżdżać, żeby mogły o ten kraj dbać i dalej po prostu nasz polski ród przedłużać. Dziękuję bardzo. A, jeszcze. Ja również dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan. Ksiądz zaskoczenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Że ksiądz jest. Tak, dobrze. Właśnie rodzeństwa tutaj, ile mamy, ile rodzeństwa mieli rodzice. Wiemy, że to jeżeli jest 2,1, to jest zastępowalność. Co zrobić, żeby było 2+3? Kiedy odwiedzały osoby nasz dom rodzinny, wszyscy mówili, ale fajnie, duża rodzina. Moja mama miała nas 5, mój tata miał 7 rodzeństwa, mojego dziadka rodzeństwo też było ich 8 w domu. Rodzina wielodzietna i ja przez wiele lat obserwowałem, że fajnie jest mieć dużą rodzinę, ale obserwowałem też ofiarę swojej mamy, ile musiała przygotować posiłków, ile zabiegać, żeby wyżywić ten dom. Ale kiedy teraz spotykamy się przy jednym stole i siedzi około 30 osób, 40 najbliższej rodziny i ona widzi miłość wśród dzieci, wśród wnuków, to myślę, że to jest najpiękniejsze, co można zobaczyć. Kiedyś, kiedy byłem młody, powiedziałem babci, wiesz babciu, jestem młody, mam pieniądze, zarabiam dobrze, nawet mam powodzenie wśród dziewczyn, jestem szczęśliwy, a moja babcia odpowiedziała, wiesz, drogi kochany wnuczku, nie znam nikogo, co tak przeżył życie i na koniec powiedział, że był szczęśliwy. Dzisiaj jestem tutaj z 2 córeczkami. 2 synów mamy w domu, a 3 syna mamy w niebie. Czyli moja mama miała nas 5 i nas jest 5. I myślę, że nieraz młodzi przy pierwszym dziecku, nazywam to tak, że się zmienia życie. Przy pierwszym dziecku zmienia się życie, a przy kolejnych się zmieniają tylko ruchy. Ta zmiana następuje, ona jest dosyć taka drastyczna, bo wiadomo, że rezygnujemy z siebie i obawiamy się, że przy kolejnych dzieciach, jak my będziemy kolejne, jak my sobie poradzimy, bo takie lęki w nas napawają, a tak naprawdę Bóg daje dzieci i Bóg daje na dzieci, Bóg daje też zdrowie i kiedy teraz spotykamy się z rodzinami wielodzietnymi, to ja prawie każdemu zadaję pytanie, czy byłeś kiedyś bogatszy? I się okazuje, że byt wzrasta wprost proporcjonalnie z ilością dzieci. Też ja dziękuję Państwu za to, za te 500+, za tą politykę prorodzinną. Przyglądałem się kiedyś świadczeniom socjalnym w innych krajach na zachodzie i to jest całkiem normalne, bo ja mam w pracy kawalera, który zarabia tyle to samo, co ja. My na lekcje dodatkowe języka angielskiego miesięcznie wydajemy 2000 zł, a co dopiero dalej. Ale jestem najszczęśliwszy, kiedy wracam do domu i widzę uśmiechnięte dzieci. Także myślę, że przykład z domu. Mój tata miał wiele rodzeństwa, moja mama miała nas. My mamy teraz i dla nas to jest normalne, że 3, 4, 5 to jest wielki dar. A jak zrobić, żeby właśnie wartości były przekazywane? Bo to, no bo ktoś się urodził w rodzinie, trochę innej, może nie, bez tych wartości. I teraz są te trudności właśnie, bo jak przekazać wiarę, prawda? Bo przedmówca mówił o tym, że no ta wiara, pan wyrósł w takiej rodzinie. Tak. I to jest wielki dar, że wyrosłem w takiej rodzinie. I kilka miesięcy temu złożyliśmy podczas modlitwy Panu Jezusowi taki znak. Panie Jezu, to jak nas doświadczyłeś, to co nam dałeś, to jest pewien dar. My ten dar składamy w kościele. Rób co chcesz. Nasze świadectwo, nasza obecność tutaj dzisiaj jest świadectwem tego, że bronimy życia, jesteśmy za życiem. To jest pierwsze, dać świadectwo. Po drugie, myślę, że Bóg utwierdził nas w świecie, nie myląc się. Możemy powiedzieć, jest trudno, nie wiem, telefony, gry, mass media i tak dalej, ale Bóg się nie pomylił, On doskonale to wiedział. Ale też równocześnie dał Bóg możliwości. Jedziemy z dziećmi na 2 tygodnie do Chorwacji, bawimy się, pływamy, ale po tym czasie jedziemy do Medjugorje i idziemy na drogę krzyżową. A mało tego, że robimy tylko to my, to zabieramy innych znajomych i nasze dzieci widzą, że inni rodzice też się modlą, inne dzieci się modlą, umacniają się, ich pierwotny
ten kręgosłup moralny jest bardzo umacniany. Widzą tą normalność. Tata się modli, tata je, tata jest nieraz nerwowy, tata przeprosi, tata jest słaby, tata jest mocny. To jest cały taki bukiet. Myślę, że kiedyś modliliśmy się z taką panią. Mówi, włączam dziecku Radio Maryja, nie słucha. Chce ją zabrać nam mszę świętą, nie chce iść. Chce się z nią modlić, nie chce iść. A mi na modlitwie przyszła taka odpowiedź. A czy zaprosiła pani córkę do kina? Czyli ta normalność taka w relacji, w byciu. Mój tata pokazał świętej pamięci właśnie. Mój tata Michał robił coś takiego. Bardziej kochał niż wymagał. Czyli bardziej kochał. Ta relacja ojca i dziecka. Bardziej kochać niż wymagać. To później wymaganie już jest, tata kocha, tata wie, to jest taka normalność, a nie na zasadzie drastycznych jakichś takich nakazów, że jest niedziela, musisz iść do kościoła, a nie, idę, bo tata idzie, nie? Tata kocha, tata wie. Czyli ta podstawa, miłość jest u podstaw, tak? I niech ta miłość... Tak, i dlatego ja wam, kapłani, bardzo dziękuję, że wy, głosząc Ewangelię, głosząc kazania i posługując w sakramentach świętych, przekazujecie miłość, którą my możemy kochać swoje żony, swoje dzieci i kochać świat i ludzi w nim utwierdzonych. Przez posługę właśnie kapłańską. Ja doświadczyłem odrodzenia podczas sakramentu pojednania i dziś jestem bardzo wdzięczny kapłanowi, że on tam był. To jest wielka łaska, że kapłan jest obok mnie, że kapłan jest z przodu, wielu kapłanów, arcybiskup wśród nas. To jest wielka, wielka łaska. Wy przekazujecie miłość Jezusa w sakramentach i w słowie, które zostało zapisane w Biblii. Amen. Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz Pana imię? Marek. Dla Pana Marka i dla wszystkich. Dla Pana Marka i dla wszystkich uczestników Marszu dla Życia. Niech Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Budowania cywilizacji miłości, pełnej szacunku do każdego.